trzeba zrobić zaopatrzenie, bo nie wiadomo, co będzie za dwa dni w sklepach. Tylko z tego powodu. To wyzwanie, z którym nie mierzyliśmy się jeszcze w historii ani naszego kraju, ani naszej firmy. To było do przewidzenia. Trzeba się bać koronawirusa i uważać. Wszystkie rezerwacje weekendowe są odwołane. Jeżeli to potrwa jeszcze miesiąc, to po prostu trzeba będzie się zwijać. Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza pandemię koronawirusa. Sytuacja w Polsce jest bardzo dynamiczna. Dlatego sprawdziliśmy, jak wygląda Polska w czasach koronawirusa właśnie. Tam jest pusto. Tam jest po prostu pusto. Przyjechaliśmy na zwykłe, normalne zakupy, takie jak co dzień i jest pusto. Dostosowuje się do reszty suwerena. Aha. Trzeba zrobić zaopatrzenie, bo nie wiadomo, co będzie za dwa dni w sklepach. Tylko z tego powodu. Jest panika, trzeba się przygotować, bo za chwilę nie będzie nic w sklepach. No, nie chodzi o to, żeby zrobić zapasy na Bóg wie ile, tylko żeby mieć podstawowe rzeczy. Nawet jak nic nie będzie takiego strasznego, no to coś trzeba mieć w domu. Nie ma już makaronów, nie ma ryżu, środki dezynfekujące, tylko w ogóle można zapomnieć. Natomiast jeszcze mydło, takie środki higieniczne. Pusto, totalnie. Już nie wspomnę o mięsie. Totalnie. Zrobiłem filmik pustych tych lat chłodniczych. Wysłałem do kolegi, żeby już nie jechał. W normalnych okolicznościach za moimi plecami powinno znajdować się pełno studentów. Dzisiaj jest inaczej, a to po decyzjach, jakie podjął rząd, a wdrożyły władze uczelni. Dziś uniwersyteckie korytarze świecą pustkami. W jednym miejscu, w 12 akademikach, mieszka 4000 osób. Jest to największe skupisko studentów w całej Warszawie. Stąd decyzja o zamknięciu uczelni wyższych oraz, jak w przypadku SGGW, akademików. Jest to duży problem, ponieważ pracowałam, więc teraz nie wiem, gdzie się przenieść, ponieważ wiadomo, jeżeli jestem wyrzucona z akademika tak naprawdę, to muszę szukać sobie mieszkania, ale wydaje mi się, że to jest zmniejsza bardzo zagrożenie, no bo skoro tak szybko rośnie ilość przypadków, a tutaj jest takie zagęszczenie ludzi, no to jednak ryzyko się zmniejsza drastycznie. Obok uczelni wyższych zamknięte będą wszystkie szkoły i przedszkola. To sytuacja trudna zarówno dla nauczycieli, rodziców, jak i dzieci. Lekka panika, znaczy spodziewałam się tego, że będzie, że tak to zostanie zrobione i jesteśmy no wszystko na gorąco. Nie wyobrażam sobie, te dzieci, które mają babcie, no to fajnie, ale te, co nie mają babci tutaj w Warszawie, no to co? Zaskoczyła panią ta wiadomość? Bardzo. To było do przewidzenia w takim tempie, jak się rozwija ten, ile mamy zachorowań. Natomiast no, jak będzie to wyglądało, my jako nauczyciele jesteśmy zobowiązani do przekazywania przez dziennik elektroniczny to, co dzieci powinny zrobić same w domu, żeby nie, no, jak najmniej straciły na tym wszystkim, żeby jakby no, mogły się w domu, mają więcej czasu, żeby się też pouczyć w domu. Ekonomiści cały czas zastanawiają się nad skutkami pandemii koronawirusa. Korporacje starają się utrzymać ciągłość operacyjną, a to przekłada się na konkretne działania. To wyzwanie, z którym nie mierzyliśmy się jeszcze w historii ani naszego kraju, ani naszej firmy. Stąd też dla nas nowa sytuacja, ale dosyć szybko zareagowaliśmy. Powołaliśmy sztab kryzysowy i zespół doświadczonych menadżerów, który opracował różne scenariusze kryzysowe. Podjęliśmy decyzję o przejściu firmy w tryb pracy zdalnej. Robimy to stopniowo. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju jest zauważalna, szczególnie w takich miejscach jak lotniska. Znajdujemy się na lotnisku Chopina w Warszawie, największym lotnisku w Polsce, gdzie zazwyczaj w godzinach szczytu jest bardzo, bardzo duży ruch. Tych pasażerów powinno być tutaj bardzo dużo. Kolejki do odprawy, kolejki do bramek bezpieczeństwa. Dzisiaj czegoś takiego nie zaobserwowaliśmy, a wszyscy pracownicy, z którymi rozmawialiśmy poza kamerą, podkreślają, że lotnisko dosłownie opustoszało. Te słowa potwierdzają kierowcy taksówek, którzy są poważnie zaniepokojeni sytuacją epidemiologiczną. Nic się nie dzieje, pusto, nie ma ludzi, więc spokojnie raczej. Połowa tego, co było? No prawie żadnego ruchu nie ma w tej chwili, to jest szczątkowy ruch. 80% straty. Boję się, że nawet na ZUS nie zarobię tutaj.
bardzo jest mało pasażerów w porównaniu z normalnymi dniami, to można powiedzieć, że to jest może 10, może 15%. Polskie linie lotnicze musiały zawiesić kilkadziesiąt lotów tygodniowo. Ponadto sami pasażerowie coraz częściej decydują się na rezygnację z podróży. Sytuacja dotyka wszystkich przewoźników lotniczych na całym świecie i widzimy zmniejszone zainteresowanie pasażerów podróżami lotniczymi. Dlatego też z jednej strony z racji na zagrożenie, a z drugiej strony z racji na te mniejsze zainteresowanie podjęliśmy decyzję, ażeby zoptymalizować naszą siatkę połączeń. Obok branży turystycznej kryzys z całą pewnością dotknie branżę gastronomiczną. Z gastronomią jest ten problem, że no opłaty są kolosalne. Czynsze w Warszawie, no wiemy jakie są. Są obawy ogromne, już jakby utargi też już spadły w ciągu ostatnich paru tygodni. No ja teraz tak na gorąco, no sytuacja się zmienia z godziny na godzinę tak naprawdę i zastanawiamy się, myślę, że już jutro trzeba będzie zamknąć, kto wie, może nawet dzisiaj. Obawy są potworne, bo mówimy tu o jakichś dwóch tygodniach pewnie, ale boimy się, że to będzie trwało i kilka miesięcy, kto wie. Baliśmy się, że po prostu nasze miejsca mogą się przyczynić do rozwoju wirusa, więc woleliśmy zamknąć wszystkie miejsca, hangary, jak i zagrywki. I myślimy, że damy też do zrozumienia ludziom oraz miejscom podobnym do naszych, które wpuszczają dużo ludzi na, powiedzmy, przestrzeń zamkniętą, żeby też się pozamykały i uświadomić ludzi, żeby może nie wychodzili do takich miejsc, póki ten wirus panuje. Sytuacja epidemiologiczna wpływa na życie każdego z nas. Pamiętajmy, że stosując się do zaleceń służb sanitarnych, dbając o higienę, możemy znacząco obniżyć ryzyko zakażenia. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy też z domu. Pandemia to sprawdzian dla nas wszystkich. Bartłomiej Bublewicz, Onet.